Nasza firma polityka Insight, analityczna, ona przeprowadziła takie symulacje możliwych wyników wyboru, licząc według dość skomplikowanego algorytmu przepływy wyborców, a także wpływ frekwencji na wynik wyborów. I um, wychodzi tak, że jeżeli się policzy te przepływy, to Duda ma przewagę na starcie kilkuset tysięcy głosów. Natomiast ta przewaga topnieje w miarę wzrostu frekwencji. Mniej więcej 60-70 tysięcy przy każdym procencie wzrostu tej frekwencji. Więc myślę, że w ciągu dnia wyborczego my będziemy mogli mieć jakieś własne przewidywania. Obserwując dane, bo one będą dostępne, nawet PKW będzie je podawała e, dotyczące frekwencji. Wyższa frekwencja Z może wskazywać, wskazywać mm -hmm. na bardziej wyrównany wyjści. Nie Na wyścig. będzie faworyzować duda. Tak, tak. Natomiast w blokach startowych przewagę ma duda. To, to, to raczej nie ulega wątpliwości.